Witaj. W tym materiale postaram się przybliżyć Ci temat bezpieczeństwa pracy systemów robotycznych. Mimo że roboty powinny wykonywać swoje zadania na stanowiskach zrobotyzowanych, bez udziału człowieka, to ingerencja ludzi jest potrzebna bądź w niektórych aspektach nieunikniona. Mowa tu o oprogramowaniu robota oraz jego naprawach i konserwacji. Czasami również ludzie znajdują się w zasięgu pracy robotów. W dwóch pierwszych przypadkach obecność człowieka jest niezbędna i dlatego osoby wykonujące te czynności powinny przestrzegać określonych zasad, np. zmniejszyć prędkość ruchu poszczególnych osi, zapewnić możliwość natychmiastowego wyłączenia robota lub odcięcia zasilania i tym podobne. W trzecim przypadku najlepszym środkiem jest uniemożliwienie pojawienia się człowieka w strefie pracy robota. Zagrożenie ze strony robota wynika nie tylko z fizycznego kontaktu z częściami ruchomymi robota, ale również trzeba mieć na względzie przedmioty, które mogą wypaść z chwytaka. Zagwarantowanie bezpiecznej pracy stanowisk zrobotyzowanych realizowane powinno być na drodze programowej oraz sprzętowej. W programach sterowania powinny być zawarte algorytmy zabezpieczające przed kolizją oraz gwarantujące pewny chwyt chwytaka. Zabezpieczenie sprzętowe polega na budowaniu barier mechanicznych oraz systemami sensorycznych wykrywających zagrożenie kolizją. Najczęściej stosuje się ogrodzenie stanowisk barierami, siatkami, ekranami lub systemy sensorycznych, najlepiej razem z osłoną stałą. Do stosowanych układów sensorycznych zaliczamy maty podłogowe, kurtyny świetlne, skanery laserowe, czujniki ultradźwiękowe, analizatory obrazów telewizyjnych. To wszystko, co mam Ci do przekazania w tym filmie. Teraz zapraszam Cię do dalszej części kursu.